synchro, synchro, mandaryna, mandaryna. Przecież to od razu nagrywa. Co? No audio. No wiem. To po co? Żebym wiedział tu. Aaaa, okej. Okay. Halo, cześć, dzień dobry wariaty, z tej strony Radek, witam was na moim kanale, nie było mnie prawie tutaj 4 miesiące, ale dzisiaj za zasługą tego pana, witaj się. Jestem BTD. Praktycznie od zawsze robię zdjęcia i filmiki. Większość zdjęć właśnie moich na Instagramie jest obecnie z sesji, którą robiliśmy miesiąc temu. Mam jeszcze was 20 do dodania, więc czekajcie, śledźcie nasze Instagramy, tutaj pewnie się wam wyświetlą. Więc tak, tutaj się już przywitajcie ze mną BTD. I przyjechał do mnie dzisiaj z słodyczami, z rzeczami, tak, z przekąskami. Z rzeczami, które po prostu zebrałem z Korei i z Izraela, jakieś dziwne rzeczy, zaraz zobaczcie. Tak, bo BTD ogólnie z Warszawy na kanale dużo podróżuje, ma super vlogi z swoich wyjazdów. I przed chwilą też nagraliśmy odcinek do niego na kanał, więc możecie wbijać w opisie Macia, bo tutaj gdzieś w karcie, nigdy nie jest coś wyświetla, chyba tutaj się wam też wyświetli link do jego filmu. I co? Przechodzimy do pierwszej rzeczy. Ja bym rekomendował sobie miskę z powrotem, wiesz? Dobra, pierwsza rzecz. No to ty teraz zacznij. Pozwolę ci wybrać. Okej, jakiś pisaczek. Jak to się nazywa? Ta. Strzykawka. Strzykawka, tak. Jakaś strzykawka. Juicy drop. Pop. O nie, oby to nie było kwaśne, bo już nie chcę jest kwaśnego. Pop. Dobra, spróbuj to odpakować, bo nie wiem. W ogóle w poprzednim odcinku też było coś takiego podobnego. I męczyliśmy się z odpakowaniem tego, a wystarczy zrobić tak. Tak. Strawberry. Ja temu nie ufam. Kawka. Ja już w ogóle nikomu tutaj, znaczy niczemu nie ufam z tych rzeczy. Spokojnie. To jest w środku ma płyn. Jak to no tak właśnie... otworzysz, to nie wiem czy to tak... O, jest. Okej, okay, dobra. Nic nie czuję. Jakby to skosztować? Może ci nabierać, to jest płynne? Aha, tak. A, jakiś taki syrop? Dobra, spokojnie. Nie wiem, czy mi to widzicie, ale... Czekaj, a dobra, to... wydaje mi się, że tyle jest... To może łyżeczki dam, będzie łatwiej. Jak z tego wypijemy? O, tak? A jak się pije z kubka? Będzie jak kotki. Nie, myślę, że będzie okej. Okay. Ciężko w ogóle... Aha, to tego było tylko tyle? Co? Może? Albo squeeze! Mocy! A nie, opatrz, bo tu jeszcze coś jest, ale to nie chce się przelać do tego. W sensie jakby czuć, że tu coś jeszcze jest w tej części, a nie... Oh. Okej. To jest lizak. Tak? To jest... Okej. Okay. Tego się Okej. To jest lizak i trzeba tego lizaka to nie zamoczyć w tym czymś. A, może. Dobra. Tak, najpierw skosztuję samego tego. Fuj! Jeszcze spróbować? Czy ja chcę to spróbować w ogóle? Fuj! Wow! Co to jest? To jest jakiś... Wiesz, jak kwas jakiś! No dokładnie. Kojarzysz kwas cytrynowy? Tak! Tak dosłownie, tylko w płynie. To jest taki kwas cytrynowy, ale jeszcze gorszy. To jest mega słodkie pewnie. Truskawkowe i trzeba w tym moczyć, żeby... Czekaj. Zamoc sobie w tym. No to jest zajebiste, to jest taki... truskawkowy lizaczek. A z tym? jakie to jest kwaśne! Kto to kupuje? To jest strasznie kwaśne, to jest z tym lizakiem, nic nie zmienia. O, fuck. A mnie tu jeszcze w każdym razie... Tak. Ale nie, dziękujemy. Dziękujemy, to schowamy sobie pod stoi. Nie chcemy tak, ale ten lizak był ogólnie spoko. Dobra. Dobra, to teraz ja. Tak. Ja nie chciałem tego robić, ale... bo ja nienawidzę wasabi. Zawsze jak jem sushi, bo miałem sushi, to omijam wasabi. Ale chcę to mieć za sobą, po prostu już może nie wiem, na te najgorsze rzeczy przejdę od razu, ale... Ja, a ty lubisz wasabi, czy nie? Nie. A, no to piątka, bo ja też nienawidzę. Okej. Okay. Fuj. Szklanka musi być bliżej do stołu. Nie. Trzeba komuś powiedzieć, żeby wziął tak pięć na albo taką garść. Ej, ale to jest dobre na jakieś wyzwanie też, no. No. Dobre. Wykorzystam na moim nowym kanale, o którym dowiedzie się niedługo. Ja. Wybierz coś dobrego, płagam cię. Byłeś wiele rzeczy niedobre. Jak chcę, mówisz maseczkę na twarzy. A, maseczka burtowa. Tak wygląda. Dobra, otwórzmy. Jakbym umiał jeszcze otwierać rzeczy. Dobra. Wow. Ładnie? Czy źle? Chyba ładnie, skoro tyle się sztachnąłeś. Wiesz co?
O! Czemu wszystko jest cytrynowe? Lubię te stoje. Wygląda jak jakaś buteleczka albo coś w listu. Czy jakaś buteleczka znowu Coca-Coli? 3-4. Dobra. Takie czy takie się nie ma. Takie jogurtowo coś. Nie ma takiego wyrazu z tego smaku, ale. Jest okej. Okay. Taka jogurtowa żelka. Takie o. Jest okej. Okay. Takie 5-10 takie. No ale chciałem coś lepszego i niech to poprzednie rzeczy. Kolejna rzecz, której się boję, to jest to. Tak. Ja myślałem, że to jest coś związanego z imbirem, a tutaj BTD powiedział mi, że to jest napój z drzewa. To jest coś związanego z drewnem. Nie pamiętam dokładnie co. Okej, okay. Jak pachnie? Nie pachnie dobrze. Pachnie brudną wodą. Serio. Wiesz jak to pachnie? Jak taką... Nie wiem... Nie to, żebym wiedział jak to pachnie, ale taką miesięczną herbatą. Pewnie gdzieś tam się znajdzie, gdzie szklanka w domu, no w pokoju schowana. Mam ci więcej. Okej. Nie wiem czy mam, od razu pomyślałem sobie o brudnej wodzie, jak to pomachałem. No wygląda jak brudna woda, więc zdrowie. Nie. Nie, ale ma posmak. Ty to pijesz jeszcze? Nie. Zupełnie mój smak. To jest... Wiesz jak mi to smakuje? Jak taka mega gorzka herbata ciemna. Jakbyś sobie wziął na przykład, nie wiem, z 5 tych takich torebeczek, zalał wrzątkiem i taki wywar z tego mocny zrobił. Chcesz to dopić? Bo nie, dziękuję. Ja odłożę sobie. Reszta mi się da, że będzie okej. Okay. Co to jest? Coś czarnego. Czarne cukierki. Nie wiem. To są osobno? O, osobno. Tak, to jest osobno. Nie wygląda, dziwnie to wygląda, bo jest czarne opakowanie, czarno-czerwone opakowanie. Wszystko jest czarne. No właśnie, wszystko jest czarne. Wow, to jest zapakowane w tym. W opakowaniu, dawaj. Pachnie kawą? W ogóle, patrz, widzisz? Ej no. Tak jakby to jest zalane coś. Jakby jest dziwne. Wiesz jak to wygląda jak grzałka. Twarde. Czekoladowo-kawowe. Są w Polsce takie cukierki kawowe. Kurczę, babcia mnie zawsze powiedziała, bo jakby mały. Wiem. Kopiko! Kopiko. To jest... Dobra, tak jakby przy ciemnych cukierkach. To przejdę do tych ciemnych cukierków. To jest ostatnia rzecz, której się bałem. Bo ja nienawidzę lukrecji. I obawiam się, że to jest zrobione z lukrecji. Okay. Wygląda to... Dziwnie. Ciemny jak węgiel. Twarda, to jest nawet jakaś twarda rzeka. To jest lukrecja. To jest lukrecja, ale też z czymś. Lukrecja z rumem. Okej, to daj jeszcze jednego. To teraz ty. Spróbujmy tą wodę. Cokolwiek to jest, nie wiem czy to jest woda. To, tak? Tak, bo to jest w szklanej butelce i jakoś bardziej taką... Fancy. Myślałem, że jest szklane? A, no tak. Myślałem, że jest taki twardy plastik. Spróbujmy. I ta butelka jest taka fajna. W sensie jest taka... Nie jest taka standardowa, taka nie? Taka trochę. Tu w ogóle, jak masz takie dwa, to jakbyś miał tak nie wiem, pić. No. Może to czy jakoś... No ale jakby to mogło... Tak na siłę. To było szkło. Dobra, to było chyba za mocno troszeczkę. Ale padło do środka to coś. Czyli chyba tak miało być. Mam nadzieję przynajmniej. What? What? Oj, temu to taki kształt. Ale fajne. Nie wiem, czy to widzisz na kamerze. Cześć. Ale... To tak sobie tam lata właśnie teraz. No. I to temu miało taki kształt, że to nie wpadło dalej. No ja staram mi tak... Cały się nawet... I myślałem, że pękła butelka na początku. Ja też. A to kurde, takie miało być. Wątpię, żeby to była... Chociaż może to jest woda. Gazowana to... jakaś była. No właśnie... Dobra, spokojnie z tym, jakby. No ale może to Kuba. Wiesz, jak pachnie... będziemy radioaktywni po tym? Mi to pachnie jak proszek do prania. Ej, no spoko! Jak lemoniada trochę. Taka lemoniadkowa troszkę, no. Cytrynowa. To jest okej. Okay. Tak, takie 7 na 10. No. Dobra. Jest okej. Okay. Teraz ty. Teraz ja? Tak. Okej, okay. Dobra, weźmy to, bo zostało mi większe. Bamba. Bamba? Bamba. Bamba? Bamba. Bamba.
Bamba, moi drodzy, to jest bamba. Tak. I według mnie to są chrupki kukurydziane o smaku orzechowym, tak są w Polsce takie też. Pamiętam, pierwszy raz jak to próbowałem, to ale w ogóle ta paczka jest pełna. Nie wiem, normalnie w Lay's jak kupujesz, no, to ty chipsy jest tyle, jak otwierasz. Wiem, a to jest ta paczka. Ale ogólnie w Izraelu jak kupujesz właśnie jakieś chipsy, bo to wszystko jest pełne. Tak. Ej, no pewnie nawet identycznie jak te chrupki. Naprawdę, nie wiem czy wie, o tym mi chodzi. Takie są polskie też, znaczy polskie, no nie wiem czy polska firma, ale dobre. Nie, dobre, jest spoko. Dobre chrupki. No jest dobre, jest dobre. Dla mnie takie 7 na 10. Nie wiem czy 7 na 10, ale jest dobre. Jest okej. Okay. Teraz ja? Mhm. Dobra, to ogarnijmy tą sosnę. Pine boot drink. Pine boot drink, nie wiem. Proszę kubeczki na plan. Wow! Nice! Lubię chodzić do sauny i właśnie lubię takie jak są te sauny właśnie jakieś tam drzewne. No, to pachnie taką sauną. No tak trochę. Kurde! Ale to też jest dobre smaku. Zobaczmy. Ale pachnie super! Zdrowie. Wasze zdrowie. No. Mega! Mi to spokuje. Super to jest, ej! Szkoda tylko, że kurde w Polsce tego nie ma. Naprawdę smakuje takim ożywiającym lasem. No, smakuje takim ożywiającym lasem. Wiecie co mi chodzi, no. A dobre jest, ogólnie dobre. Serio, temu mogę dać 8 na 10. Jakbyście to widzieli w Polsce, to dajcie znać w komentarzach, bo chętnie bym to sobie kupił. Twoja kolej. Więc teraz może weźmy to, bo to jest takie duże. To są ciasteczka, jakieś... Tak. Herbatki. To zostało dla mnie rekomendowane tak, że to jest mega, 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 mega. Nie wiem, czy to jest naprawdę dobre, bo nigdy tego nie próbowałem. No. Zawsze się boję, że z tego bum. Proszę, one for you. One for me. Okej. Okay. No i to są jakby takie dwa ciasteczka. Takie biszkopty. Co to jest? Nie wiem, ale skrupkie. Mi to smakuje. Co to jest? Jakby, to jest jakby puste w środku. Mm-hmm. Jakby to było napompowane powietrzem. To jest jakby właśnie taki, jak mówisz, ten ryż preparowany, czy jak się nazywa. Tak, ale spoko. Jakby. Ale okej. Okay. No, 6 na 10. Więcej chyba nie. Mi to w tym stylu. To co? Mm-hmm. Co to jest? Coś na pewno z tymi winogronami. Winogronowe. I wydaje mi się, że to może być bardzo kwaśne. Ale nie wiem. Mam nadzieję, że nie. Zobaczymy znowu coś kwaśnego. Radka dzisiaj coś trafi z tym na pewno. Wow! Wow, to jest takie też folia folii folii. Folia folii folii. Ale jak pachnie intensywnie! Wow! Wow, no. Pachnie winogronami. No. Więc to... Albo taki język. Ej, dobra, bardzo ładnie pachnie, ale... Ale musisz poczekać, aż ja odpakuję swoje. Okej. Jest. Jak język. Jak się pchać za język, a ty zjadłeś. Pachnie znaczy, mega. Pachnie mega, smakuje... Nie, to jest spoko. Nie. Mm. Ale to jest żelka, to nie jest gma. Nie. Nie, zupełnie nie spoko. Nie. Nie. Ohydne to no mnie. Co ty? Nie. Dobre. Nie, dla mnie nie, zupełnie ohydne to jest dla mnie. Jest okej. Okay. Jakby dla mnie to takie 5 na 10. Dobra, zostawiam 3 rzeczy. No. To mi przypomina drewno. Drewno albo zupkę chińską taką, ten makaron. Bo ja w ogóle lubię, jak masz zupkę chińską, no nie? To jest strasznie lubię po prostu ten makaron jeszcze oddzielnie. Ale ja tak samo. Ja na przykład często, jak powiem, już dawno jadłem zupki chińskiej, a często powiem sobie, nie zalewałem tego wrzątkiem, no. Tylko sobie jadłem ten makaron. No właśnie. Dobra, otwieram. To jest... Czekolada? Tak, to jest czekolada. Raczej to jest czekolada. Dobra, wezmę tylko tyle. Z tego co pamiętam, to jest słodkie bardzo. To jest sama czekolada po prostu. Tak. Batonik z samej czekolady. Bo ja to jadłem wcześniej. To jest dosłownie czekolada. Mm. Taka milka. Ale też taka czekolada podobna. Taki bardziej właśnie Mikołajem świątecznym. Tak, 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 tak. 3 na 10 bym dał. 3 na 10. No ja bym dał troszeczkę więcej, takie 5 na 10. Okej, okay, czyli ale... średnia 4 chyba. No dokładnie. Dobra. Dobra. To teraz już nie masz drugiego wyboru, bo napój zostawimy na koniec. No coś winogronowego. Ło, takie kamyczki.
To, chyba to są dosłownie winogrona. Nie. Serio? Nie, żartowałem, ale... Suszone winogrona w tym? Nie, to są te cukierki. Nie za bardzo. To jest... W ogóle żadnego smaku to nie ma. To jest... Czuć cukier po prostu. No. Ale nie ma żadnego smaku, albo owocu, czy czegoś. Czy tak byście wzięli żelkę, obtoczyli w cukru? Żelek z cukrem, dosłownie. No. Jakby nie ma... Jest taki dziwny, chemiczny posmak jak dla mnie. Nie wiem. Słabe. Ostatnia rzecz. Myślałem, że tego nie wyżyję. I ostatnie dwa kubeczki, będzie koniec. Okej. Okay. Ostatni napój. Akurat to już dostałem ja od Justyny. Jest to jakaś, pisze, woda z Japonii. Sparking Water Japanese Cider, coś tam. Okej. Okay. Ale jest Pikachu, więc tą puszkę na pewno sobie zostawię. Jak wiecie, jestem wielkim fanem Pokemonów. Otwieramy. Oho. Pachnie cytryną znowu. Cytryna. Wszystko jest cytrynowe, o co chodzi? Znowu cytrynowe. Cytrynowe. I... Cytrynowa gazowana woda. Wydaje mi się, że już w tym momencie spróbowałem tyle cytrynowych rzeczy, że miesza. Po prostu smakuje dokładnie tak samo, więc... To mi przypomina nasz polski, polski. Ten... Tonik. Tak. Tylko to jest takie jeszcze znośne, a tonik jest taki cierpki, gorzki. Bardzo ma... To ma mniej intensywny smak. Okej, okay. Ale za chwilę to wypijemy do końca i puszkę sobie zostawię oczywiście na pamiątkę. Tak. Bo kolekcjonuję takie rzeczy. I to wszystkie rzeczy tak chyba, mi się tak? Wydaje, chyba, mam nadzieję w sumie. Okej, okay, czyli przeżyliśmy te 20 ileś tam rzeczy, które przywiozłeś. Na zdrowie. Dzięki. Teraz pewnie będziemy, nie wiem, albo wracać te rzeczy, albo jedną z drugą ze strony, nie wiem, zobaczymy. No. Ja się cieszę, że wpadłeś, bo dzięki tobie znowu. Dzięki wielkie. Moi widzowie mogli zobaczyć jakiś kanał na moim filmie tak dużej nieobecności. O, już ktoś jeszcze w ogóle został, mam nadzieję, że tak. Myślę, że tak. Dzięki wielkie. Zobaczymy się pewnie niedługo na jakiejś sesji znowu zdjęciowej, jak braknie mi już zdjęć. Spoko. Albo razem coś jeszcze nagramy. I co moi drodzy, kolejny film już za tydzień. Będę teraz się starał regularnie raz w tygodniu filmik jakiś wam rzucać, czy to vlog, czy tam jakieś wyzwanie, challenge. Widzimy się za tydzień, pewnie o tej samej porze. Bądźcie szczęśliwi, macie na Instagramie. Rozmnażajcie się. Trzymajcie się, wariaty. Pa, pa, hej. Siema. Koniec. Ja umieram. A najgorzej, te dwie pierwsze rzeczy najgorsze mieliśmy teraz. A potem to już nawet tak nawet. Tak, potem było... Ale fuj, to... Ten lizak. Tak, to było chydne. Nie to wiem, jest co to było, ale... najgorsze, co było z tych wszystkich rzeczy chyba. Serio. I to. I wasabi. I wasabi też.